W dzisiejszym klubo tygodniku będzie o tym, co właściwie wiemy o poglądach młodych Polaków, którzy właśnie przeżywają swoją obywatelską inicjację. A wbrew pozorom, nie wiemy wcale tak mało, więc zachęcam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ja się nazywam Piotr Trudnowski a to jest klub tygodnik, czyli regularny komentarz klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania naszego kanału, bo czasem jak widać udaje nam się powiedzieć o czymś z pewnego rodzaju wyprzedzeniem. W maju tego roku Andrzej Kochut zapowiadał, że rok 2020 ze względu na uliczne protesty może być rokiem rewolucji. Ja w lipcu tego roku zapowiadałem, że jesienią przetoczą się przez Polskę masowo. Protesty młodych ludzi, które będą podglebiem do daleko idącej politycznej zmiany. Dla naszych intuicji były dwie podstawowe przesłanki. Po pierwsze, tak jak pisał na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego Michał Łuczewski, mogliśmy spodziewać się tego, że emocje uliczne i protesty uliczne będą pewnego rodzaju ujściem traumy lockdownu, traumy pandemii, którą wszyscy przeżywamy. A po drugie, od dawna widzieliśmy, że w wielu danych dotyczących młodego pokolenia pojawia się coraz więcej emocji frustracji, które wcześniej czy później będą musiały znaleźć jakiegoś rodzaju ujście. I o tych danych chciałem Wam dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć. Ale zanim przejdę do tego, co wiemy na temat poglądów młodych ludzi, powiem o tym, czego nie wiemy na temat tych protestów. Po pierwsze, nie wiemy z całą pewnością, jaka była ich liczebność. Policja podawała, że w środę, czyli w dniu, w którym wielu protestujących nie poszło do pracy w ramach strajku, na ulicy wyszło w całej Polsce na ponad 400 manifestacjach ponad 400 tysięcy osób. Z kolei ogólnopolski strajk kobiet twierdzi, że tylko na piątkowej manifestacji w Warszawie było 150 tysięcy osób, a w całej Polsce 800 tysięcy ludzi. Z Zwykle tak jest, że realna liczebność takich protestów jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma szacunkami pomiędzy szacunkami policji, które bywają lekko zaniżone, a szacunkami organizatorów, które mają tendencję do tego, żeby być zawyżone. Realnie, ile osób wzięło udział w tych manifestacjach, nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy. Kwestia druga: nie wiemy do końca precyzyjnie, kim są uczestnicy tych protestów nawet na takim poziomie demograficznym nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy dominowali tam 17-latkowie 25-latkowie a może wszyscy przed 40 bo i takie interpretacje się zdarzają znów nie jesteśmy w stanie tego zbadać musimy bazować na podstawie obrazków które widzieli, widzieliśmy na ulicach polskich miast i trzecia sprawa do której będę próbował w jakimś sensie we wnioskach się odnieść to jednoznaczna odpowiedź na pytanie w jakiej sprawie tak naprawdę są te protesty? Bo wszyscy wiemy, że one dotyczą Trybunału Konstytucyjnego i tego, co zdecydował w sprawie aborcji. Ale czy to znaczy, że wszyscy uczestnicy tych protestów są na przykład za aborcją na życzenie? A może większość z nich chciałaby powrotu do dotychczasowego kompromisu aborcyjnego? A może to chodzi o sprzeciw wobec rządu i to jest ta jednocząca emocja tych protestów? A może jest tak jak rapujesz szpaku w kawałku, który jest właśnie numerem jeden na karcie na czasie w momencie, kiedy nagrywam ten film, że nie chodzi tylko o to, żeby je władzę, ale chodzi też o to, żeby jebać kogoś. Na to pytanie oczywiście nie poznamy odpowiedzi, bo nikt nie przebadał osób, które wychodziły na ulicę w ostatnich dniach. I które pewnie będą wychodziły dalej w najbliższym czasie. Ale pozostałe rzeczy, o których będę chciał powiedzieć, to już takie, na które będę różnego rodzaju dane przywoływał. I tutaj jeszcze jedno małe ogłoszenie. Będę przywoływał wyniki bardzo różnych badań, będę się starał wskazywać, co to są za badania, ale pewnie nie zawsze mi się to uda, dlatego od razu zwracam uwagę na to, że linki do wszystkich źródeł badań po opublikowaniu tego filmu opublikuję na naszej specjalnej grupie facebookowej. Jeżeli chcielibyście zobaczyć wszystkie linki i wszystkie źródła danych, na które się powołuję, to dołączcie do naszej facebookowej grupy, tam znajdziecie odpowiednie źródła. Pierwsza rzecz, którą wiemy z badań to to, że młodzi Polacy są coraz mniej prawicowi, a przynajmniej mniej prawicowi niż jeszcze kilka lat temu. Na początku 2015 roku pisałem taki tekst jeszcze do Nowej Konfederacji, w którym przeanalizowałem chyba kilkanaście różnych badań Cebosu i sprawdzałem, jak w odpowiedzi na różne pytania sytuują się poglądy najmłodszych Polaków, tej grupy, którą Cebos. Traktuje jako najmłodszych, czyli osoby w grupie w wieku 18-24 lata. I to nie były tylko pytania o identyfikację taką światopoglądową, czy jestem z prawicy, czy jestem z lewicy, ale też cały szereg pytań, które pozwalają nam wpisać konkretną osobę w szersze prawicowe albo lewicowe imaginarium. To były pytania dotyczące kwestii historycznych, to były pytania dotyczące imigracji, to były pytania dotyczące kwestii światopoglądowych, czy wreszcie pytania dotyczące na przykład obecności religii w życiu publicznym. Co się, wtedy, co się wtedy okazało? Otóż okazało się, że pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy, kiedy spojrzeliśmy na wyniki badań, dotyczące poglądów Polaków, okazywało się, że mamy taki bardzo zaskakujący, nietypowy sojusz. Sojusz dziadków z wnukami, babć z wnuczkami. Spośród wszystkich grup wiekowych to osoby po 65 roku życia i osoby w grupie 18-24 w prawie każdej z tej kwestii miały konsekwentnie najbardziej zbliżone do siebie, najbardziej konserwatywne, najbardziej prawicowe poglądy. Dziś wiemy już dobrze, że mocno się to zmieniło. Na początek jeszcze jedna uwaga metodologiczna, mianowicie taka, że kiedy w ogóle rozmawiamy o różnego rodzaju badaniach i tym, jak wypadają w nich młodzi ludzie, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju uproszczeniem. Standardowe badanie socjologiczne przeprowadza się na grupie 1000, 1100 osób i z tej grupy po prostu tę grupę konstruuje się tak, żeby ona była demograficznie reprezentatywna, czyli żeby osób ze wsi było tyle, ile osób ze wsi jest w całej Polsce, żeby kobiet było tyle, ile jest kobiet w całej. Polsce, żeby osób w grupie 18-24 albo 39-49 było tyle, ile w całej populacji. To niestety sprawia, że e, niestety, ale często bazujemy na podstawie, oceniając na przykład grupę najmłodszych wyborców, na podstawie właściwie dosłownie kilkudziesięciu osób, które w takim badaniu brały udział. No i to jest pewnego rodzaju problem, który czasem sprawia, że zbyt łatwo wysnuwamy wnioski z tego rodzaju analiz. Ale jest od tego, Jedno odstępstwo, na które będę się dzisiaj wielokrotnie powoływał, to jest takie cykliczne badanie przeprowadzane przez CEBOS razem z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oni co kilka lat badają. Młodych Polaków na dużo większą skalę, mianowicie ponad 1600 osób z grupy uczniów ostatnich klas szkół średnich jest badanych raz na kilka lat. Ostatnie takie badania, na które będę się powoływał, to badania z 2018 roku, ponieważ one pokazują nam już pewnego rodzaju wyrazisty trend. Dla porządku będę mówił o różnych małych sondażach i tym dużym badaniu, żebyście wiedzieli, skąd te dane i na ile możemy zakładać, że są wiarygodne i reprezentatywne. Czego zatem Dowiadujemy się z tego dużego badania. Otóż przede wszystkim dowiadujemy się tego, że większość młodych Polaków ogólnie ma duży problem z określeniem się na osi prawica, lewica, centrum. Aż 65% z nich nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie i unika tak prostej autoidentyfikacji. Ale kiedy przyjrzymy się temu, co mówią osoby, które potrafią zdefiniować swoje poglądy, to już widzimy, Wyrazistą zmianę. W 2016 roku nie było wątpliwości. Najczęściej wskazywaną identyfikacją młodych ludzi były poglądy prawicowe. 20% z nich wskazywało taki światopogląd, co piąty z badanych mówił, że jest prawicowcem, chociaż większość z nich, chociaż większość z pozostałych kompletnie nie wiedziało, jak się zdefiniować. Poglądy lewicowe deklarowało wówczas zaledwie 8% badanych. Jak to wyglądało po dwóch latach? No, wyglądało już zgoła inaczej. Z 20% prawicowców spadliśmy do 15% prawicowców, a z 8% lewicowców urośliśmy do 12% lewicowców. Teoretycznie można powiedzieć, to jakieś małe procentiki w granicy błędu statystycznego. Ale z drugiej strony, spójrzmy na to inaczej. Liczba osób o poglądach prawicowych spadła o 25%, o 1 czwartą. Liczba osób o poglądach lewicowych przyrosła o 50% z 8 na 12. Dużo lepiej widać to na drugim wykresie, na którym możemy zobaczyć te dane już po odrzuceniu osób, które nie potrafią zadeklarować swoich poglądów na tej osi, i tutaj dużo lepiej widać ten wzrost, i widać bardzo ważną rzecz: Polaków o lewicowych poglądach wśród najmłodszych wyborców jest dużo więcej, bo o 50% więcej niż w całej populacji. Druga rzecz, którą możemy na podstawie tych dużych badań zaobserwować, to zauważalny spadek religijności. Wśród młodych osób i to nawet na tej przestrzeni dwóch lat między rokiem 2016 a rokiem 2018? Przede wszystkim o 5 punktów procentowych z poziomu 42 do 37% zmalała liczba osób, które mówią o tym, że po prostu wierzą w Boga, nie mają co do tego większych wątpliwości. I analogicznie wzrosła liczba osób, które nie uczestniczą w żadnego rodzaju praktykach religijnych z poziomu 29%. W 2016 roku wzrost o 6 punktów procentowych do 35. Procent. To jest wbrew pozorom, jak na dwa lata, naprawdę duża zmiana. I co ważne, wśród takich osób, które nie deklarują udziału w żadnego rodzaju praktykach religijnych, liczba takich osób w grupie najmłodszej, tych uczniów ostatnich klas szkół średnich, jest ponad trzykrotnie większa niż w ogóle społeczeństwa. Do tego dochodzi trzecia kwestia, czyli pytanie o to, czy osoby uczestniczą, uczestniczą w szkolnej katechezie? Tutaj również mamy do czynienia z kilkuprocentowym wzrostem, właśnie mniej więcej do tego poziomu 30-kilku procent. Ale to, co bardzo ważne, to tutaj mamy bardzo zauważalne zróżnicowanie regionalne. I okazuje się, że w największych polskich miastach już ponad połowa osób w ostatnich klasach szkół średnich nie uczestniczy w tak zwanych lekcjach religii. I pewnie nikogo to nie zdziwi, natomiast z drugiej strony fakt, że ten proces dzieje się tak szybko i niemalże z roku na rok pozostaje w pewnym sensie zaskakujący i on na pewno będzie dużą społeczną zmianą i dużym doświadczeniem, które przyjdzie nam obserwować w najbliższych latach. Jakub Sawulski przywołał inne badanie. Kilka dni temu przypomniał na Twitterze takie badania, wedle których w Polsce różnica między religijnością młodych a starych, czyli osób do 39 roku życia, a osób po 40 jest, uwaga, największa na świecie. I w tym sensie to bardzo duża zmiana, którą będziemy przeżywali w najbliższych latach. Kolejny trend to rzecz, o której w Klubie Jagiellońskim mówimy już od jakiegoś czasu. Mianowicie mamy do czynienia w Polsce... Z daleko idącą polaryzacją wśród młodych ludzi przebiegającą po linii płci. Otóż, mówiąc w największym uproszczeniu, młode kobiety są w Polsce ponadstandardowo lewicowe, a młodzi faceci są ponadstandardowo. Prawicowi. To widać od dłuższego czasu w bardzo różnych badaniach, ale wydaje się, że ten trend się cały czas nasila. Przywołam kilka takich przykładów badań. Pierwsze niech będzie badanie sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego wiosną 2019 roku. Tam badanie zostało przeprowadzone na większej niż standardowo grupie młodych ludzi. I co tam się okazało? Otóż okazało się, że kobiety młode najczęściej 27% wskazań wybierały wówczas wiosnę Roberta Biedronia. W tej samej grupie jak wynik Konfederacji to było 6% poparcia. A jak to wyglądało wśród młodych facetów? Konfederacja mogła liczyć na aż 29% poparcia wśród najmłodszych wyborców. No i chyba tego typu tak daleko idące różnice Pomiędzy młodymi kobietami a młodymi mężczyznami to coś, co może być dużo większym wyzwaniem społecznym niż nam się dzisiaj wydaje, bo tu nie tylko o politykę chodzi. I dlatego przywołam inne badanie, które pokazuje z kolei to, że młodzi ludzie ze względu na płeć żyją w trochę innych światach. W grupie 18-39 z kolei badało to Okopres. Zapytano wówczas o to, czego te osoby najbardziej się boją. I Wśród kobiet najczęściej wskazywanymi problemami było po pierwsze zmiany klimatyczne. Po drugie, katastrofa systemu ochrony zdrowia. Po trzecie, wyjście Polski z Unii Europejskiej. A po czwarte, na równi z wyjściem z Unii, umacnianie się ruchów nacjonalistycznych. A jak to wyglądało, kiedy zapytać facetów w tym samym wieku? Otóż okazywało się, że na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zagrożenia, były kwestie związane z ideologią gender i ruchem LGBT. Na drugim miejscu rzeczywiście były również kwestie. Klimatyczne, ale miały o prawie 1,4 wskazań mniej. Niż wśród kobiet. Trzecim tematem okazał się kryzys demograficzny. I to chyba pokazuje, że tu chodzi o coś poważniejszego niż o tylko poglądy polityczne i to, na kogo głosujemy w wyborach, ale czego innego się boimy, więc w pewnym sensie coraz trudniej będzie nam się ze sobą dogadać. Te intuicje potwierdza też to duże badanie Cebosu. Spójrzcie na te wyniki. Wśród młodych facetów 50% cały czas w 2018 roku. Wskazuje poglądy prawicowe. Wśród młodych kobiet już prawie tyle samo 45% wskazuje jako swoje poglądy poglądy lewicowe. Czwarty wniosek jest najbardziej banalny, ale potwierdzają go również badania. Młodzi ludzie są po prostu wkurwieni. I to nie tylko młodzi ludzie, ponieważ od jakiegoś czasu, we wrześniu, w październiku, widzieliśmy już cały szereg różnych badań, który potwierdzał to, że możemy spodziewać się szybkiego załamania nastrojów społecznych. Z jednej strony to są wszelkiego rodzaju badania dotyczące tego, w jaką stronę zmierzają sprawy kraju, z drugiej strony to na przykład rankingi zaufania do polityków, z których wynika, że tak naprawdę w ostatnich tygodniach wszyscy politycy radykalnie utracili swoje poparcie. Dotyczy to z jednej strony Mateusza Morawieckiego, i Andrzeja Dudy, z drugiej strony dotyczy też na przykład Rafała Trzaskowskiego, co pokazuje, że po prostu emocje społeczne są coraz gorsze. Ale co tam to mówi konkretnie o młodych, otóż przede wszystkim potwierdza nam to, że kiedy spojrzymy na badania CEBOSu z września, a więc jeszcze sprzed takiego bardzo poważnego załamania się sytuacji pandemicznej i sprzed tych protestów, sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, to właśnie w grupie 18-24. Mieliśmy do czynienia z największą liczbą niezadowolonych, z największą liczbą osób, które uważały, że sprawy kraju idą w złą stronę. To było aż 67% tych najmłodszych wyborców, i to był odsetek większy niż nawet wśród tych najbardziej antypisowskich wielkich miast. I wydaje się, że to po prostu wcześniej czy później musiało się wylać na zewnątrz. Z czego to się bierze? Wspomniałem na samym początku o tej traumie covidowej, traumie pandemicznej i tutaj też mamy ciekawe badania, które wydaje mi się pewien kontekst na całą sytuację nam rzucają. Otóż w maju Cebos w mniejszym sondażu, w mniejszym badaniu sprawdzał jak Polacy radzą sobie z pandemią i tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że duża, duża część najmłodszych obywateli czuła się po prostu z lockdownem i pandemią bardzo Źle. Przywołam kilka danych. Już w maju młodzi bardzo narzekali na taką epidemiczną rutynę. Dla nich to, było, to był problem aż w 66%, kiedy w całej populacji Polaków dotyczyło to zaledwie 39%. Częściej doświadczali poczucia samotności. Dotyczyło to 53% najmłodszych Polaków, podczas gdy w średniej zaledwie 38%. Wreszcie narzekali na brak możliwości odizolowania się od najbliższego otoczenia, od swoich rodziców czy rodzeństwa, brak możliwości tego, żeby być samemu, sam na sam ze sobą. I to był problem dla aż 36% najmłodszych Polaków, podczas gdy w całej populacji dla zaledwie 17%. Ale jest jeszcze moim zdaniem trzeci powód tej frustracji, która wybuchła w ostatnich dniach. Mianowicie. Ponadstandardowa aktywność obywatelska młodych ludzi w 2020 roku. Standardem trzeciej RP, standardem 30 lat naszej demokracji było to, że młodzi ludzie nie chodzą na wybory, a jeżeli chodzą na te wybory, to w dużo mniejszym odsetku niż ogół populacji. Jeszcze w wyborach jesienią 2019 roku, w wyborach parlamentarnych, mieliśmy do czynienia z niczym nienaruszoną regułą. W ogóle do wyborów poszło 61% Polaków, a wśród najmłodszych wyborców w grupie, jeśli dobrze pamiętam, od 18 do 29 roku życia, zaledwie 46% wyborców, a więc o 15 punktów procentowych mniej niż w całym społeczeństwie. Ale w 2020 roku wydarzyło się coś zupełnie Innego. W drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 roku średnia frekwencja w Polsce wyniosła 68%, a wśród najmłodszych wyborców 67%. A więc wydarzyło się coś. Co wcześniej tak naprawdę się nie zdarzało. Młodzi zmobilizowali się tak samo jak inni obywatele, a w ogóle mieliśmy do czynienia z historycznym rekordem frekwencji. Jak ci młodzi ludzie głosowali? W pierwszej turze głosowali na Trzaskowskiego, na Hołownię, na Bosaka i dopiero w czwartej kolejności na Dudę. W drugiej turze już 63% głosowało na Trzaskowskiego, a zaledwie 36% głosowało na Dudę. A więc co się wydarzyło? Młodzi ludzie w Polsce, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, swoich starszych kolegów, w młodym wieku zmobilizowali się do głosowania. Poszli do urn i co? I przegrali. Nie okazało się, że przegrali na obu polach. Ich kandydaci nie weszli do drugiej tury wyborów, a kiedy już poszli do tej drugiej tury i musieli wybierać między mniejszymi złami, między Dudą a Trzaskowskim, również przegrali, bo ostatecznie wygrał Duda, którego popierali w dużo mniejszej grupie. Wydaje się, że to jest też frustracja wynikająca z takiego oszustwa partycypacji. Udział w wyborach miał nieść zmianę, udział w wyborach miał nieść wpływ na rzeczywistość. Tymczasem młodzi ludzie poszli do wyborów, przegrali, poczuli się oszukani i co im zostało? Została im ulica. Jestem bardzo ciekaw waszych wniosków z danych, które przedstawiłem. Dajcie znać w komentarzach, czy one waszym zdaniem dobrze opowiadają o tych protestach, czy one tłumaczą emocje wasze, waszych znajomych, jeżeli w tych protestach uczestniczą. Dajcie znać, czego waszym zdaniem w tej analizie brakuje. Ale podstawię kilka propozycji, wniosków, które mi się na ten moment nasuwają. Pierwszy i najbardziej oczywisty to ten, że to nie są Protesty przede wszystkim w sprawie aborcji, a na pewno nie tylko w sprawie aborcji. Mamy co najmniej trzy powody dla daleko idącej frustracji młodych ludzi. To po pierwsze zmęczenie, wkurzenie, znużenie pisem. Po drugie, e, trauma lockdownu, zmęczenie pandemią, niechęć do tego wszystkiego, co wszyscy przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach. I po trzecie ta frustracja z oszustwa uczestnictwa w demokracji, fakt, że kiedy młodzi ludzie poszli do wyborów, okazało się, że ich głos nie znaczy wcale tyle, ile im obiecywano. I moim zdaniem dopiero zbieg tych trzech okoliczności sprawia, że te protesty mają właśnie w dużym stopniu charakter pokoleniowy, i że one przebiegają ponad tymi prostymi podziałami, które moglibyśmy sobie wyobrazić. Pewnie takim obrazkiem, który ilustrował te emocje, jest ten obrazek kibiców stojących pod jednym z kościołów, którzy napisali, że co prawda będą bronić tradycji, ale jeśli chodzi o pis, to, co to na pewno nie ma czego bronić i też jest dla nich wrogiem. To potwierdzają różne badania. W sondażu, małym sondażu dla Wirtualnej Polski z ostatnich dni, mogliśmy przeczytać, że uwaga, aż 80% 1% wyborców Konfederacji popiera dalsze trwanie tych protestów. Gdyby chodziło tylko o protesty lewica prawica, to wydawałoby się to absurdalne, ale kiedy wiemy, że połowa wyborców Krzysztofa Bosaka z wyborów prezydenckich to właśnie osoby z grupy przed 30, to nagle zaczyna to mieć sens. Nie chodzi o aborcję, nie chodzi o konserwatywną albo lewicową agendę, chodzi o sprzeciw wobec sytuacji, w jakiej z różnych powodów znaleźli się Młodzi ludzie. Drugi wniosek, który mi się nasuwa, to wniosek dotyczący tego, że kiedy przypomnieć sobie te badania, o których wspomniałem na początku z późnej Platformy Obywatelskiej, te badania, które poniekąd z, y, doprowadziły do zwycięstwa PiSów w 2015 roku, do zwycięstwa Andrzeja Dudy, do sukcesu Pawła Kukiza itd., tak itd., tak to doskonale widzimy. Że Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystało swojej szansy, nie stworzyło oferty, atrakcyjnej opowieści dla utrzymania konserwatywnych poglądów wśród młodych ludzi, próbowało zagłaskać młodych ludzi żołnierzami wyklętymi taką patriotyczną popeliną, co okazało się w praktyce kontrskuteczne dzisiaj ci młodzi ludzie bardzo głośnie i bardzo wyraziście mówią Prawo i Sprawiedliwości, co na temat tej partii. Sądzą. I trzeci wniosek, na który chciałem zwrócić uwagę, to wniosek, który jest tak naprawdę zapowiedzią tego, że jest ileś wątków, którymi jeszcze trzeba się zająć i którymi mam nadzieję, zajmiemy się w kolejnych nagraniach i w działalności klubu Jagiellońskiego zbliżają się do nas wielkie megatrendy, które zmienią polskie e, społeczeństwo i mówiłem już dzisiaj o nich. To po pierwsze, daleko idąca sekularyzacja młodych ludzi, ich oddalanie się od wiary i kościoła i to po prostu musi zmienić polskie społeczeństwo. Po drugie, to to wyzwanie związane z różnicami między młodymi kobietami i młodymi mężczyznami, bo tu nie chodzi tylko o politykę, ale chodzi o to jak te osoby będą dobierały się w pary jak te osoby będą zakładały rodziny, jak te osoby będą e, znajdywały sobie partnerów czy małżonków. I wreszcie trzecia kwestia, o której dzisiaj nie mówiłem, ale o której mówiłem chociażby w nagraniu dotyczącym emerytury bez podatku. Musimy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Młodzi ludzie będą mieli do powiedzenia w demokracji coraz mniej, bo po prostu jest ich coraz mniej. I coraz częściej politycy, nawet ich agresywne czy wyraziste wystąpienia będą ignorowali, bo wyborczo ze względu na strukturę demograficzną będą znaczyli coraz mniej. A to będzie tylko pogłębiało Frustrację młodych. Wygląda na to, że dobrze to już było. I na koniec jeszcze jedno pytanie do Was. Powiedziałem dzisiaj o szeregu badań, które yy można zanalizować konkretnie w kontekście sytuacji, w której się znaleźliśmy, wyjaśnienia tych protestów, ale są jeszcze dwa obszary, o których nie wspomniałem. Jeżeli zaciekawiły Was te badania i chcielibyście poznać kolejne, dajcie znać w komentarzu. Chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, jakie wartości wyznają młodzi Polacy, a po drugie o to, jak młodych Polaków zmienia rzeczywistość, Cyfrowa, jak w ogóle na całym świecie młodych ludzi zmienia rzeczywistość naszego nieustannego podłączenia do smartfona, tableta czy aplikacji mobilnych? Na ten temat też są dane, jeżeli Was to interesuje. Myślę, że możemy na ten temat przygotować jeszcze jeden odcinek. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam o tym, że szczegółowe źródła danych, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie na naszej facebookowej grupie. Zapraszam do dyskusji.